Zanim zaczniemy, chciałem, żebyśmy pomyśleli przez chwilę o tym, kim jest Duch Święty. Co w związku z tym? Całe Boże mówi, żeby ducha nie gasić. Nie gasić. Bardzo łatwą rzeczą jest przeszkodzić Duchowi Świętemu, który ma udział. Przeszkadzać mu na stałe. To proste. Myśli, emocje, skupienie się na tym, co zewnętrzne. Duch Święty nie działa, kiedy jest blokowany. Demoniczne siły rozproszenia to są bardzo subtelne duchy. One nie przychodzą w ten sposób, który można porównać do wielkiej burzy. One przychodzą łagodnie. Łagodnie. Jeżeli ja pozwalam Duchowi Świętemu działać, a muszę mu pozwolić, żeby działał, to tak naprawdę ja robię dla siebie najlepszą rzecz na świecie. Ja wiele lat się uczyłem, wiecie czego? Szacunku dla Ducha Świętego. Szacunku dla Ducha Świętego. Ja się tego uczyłem. Ten szacunek nie polega na tym, że ustalamy jakąś formę jego działania, która jest zgodna z naszymi poglądami. Nie. Szacunek polega na tym, że uznaje się kogoś za najwyższą formę autorytetu. Najwyższa forma autorytetu. Ja tak podszedłem do Ducha Świętego, który jest we mnie. Na przykład zdecydowałem, że go nie spacyfikuję moimi myślami, że nie spacyfikuję go swoimi emocjami. Chodź, Asia i Janka. Ja chcę, żebyśmy się modlili w innych językach teraz, zanim zaczniemy uwielbiać Boga. Żebyście ukierunkowali się na to, co jest najistotniejszą rzeczą na świecie. Dla mnie i dla Ciebie. Duch Święty. Nie można zrobić niczego, żeby go napędzić, ale można zrobić wszystko, żeby go zablokować. Módl się teraz w innych językach. Uwolnij ducha. 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 W imieniu Jezusa. My usuwamy wszelkie rozproszenie. My uznawiamy w imieniu Jezusa. Uwolnienie ducha. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy się na za tych przeszkód. Żadnych przeszkód. Thank you.
Come on, let's go.
Jesus,
przyjął mi życie dla innego ducha. Kiedy Duch Święty się przedstawia, to mówi, ja jestem ten, który jak przychodzi, to nie ma takiej opcji, że jesteśmy wciąż tacy sami. Kiedy On przychodzi, to chorzy są uzdrawiani. Kiedy On przychodzi, to ślepi widzą. To trenować są oczyszczani. Tak się przedstawia Duch Święty. Bóg, którego przyjęliśmy jako Pana i Zbawiciela, to Bóg mocy, to Bóg mocy, to Bóg mocy, to nienaturalny Bóg, to Bóg mocy. I On, kiedy Go przyjąłeś, to On zamieszkał w Tobie w postaci Świętego Ducha. Nie wszedł w Ciebie fizycznie, w sensie On w Ciebie. Zamieszkał w Tobie Duch Święty. I On chce Cię prowadzić. On chce, żebyś Go znał. On chce, żebyś znał Jego głos, żebyś znał Jego ton. A wtedy, kiedy będziesz Go słuchał, wtedy będziesz doświadczał cudownych rzeczy. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Żeby potem nie tłamsić Ducha Świętego, to trzeba Go znać. Trzeba Go znać. Trzeba wsłuchiwać się w Niego. Kiedyś pamiętam taką sytuację, jak Artur wyszedł z więzienia. I opowiadał, że siedział z nim pod celą taki człowiek, który powiedział, że Duch Święty jest jak ślimak, że wystarczy go dotknąć do jego członków i on się chowa. Duch Święty chce być poznany. Duch Święty to osoba, to osoba. On chce być poznany. Jeśli go nie znasz, jeśli go nie doświadczasz, to powiedz, chcę Cię poznać, Duchu Święty. Chcę Cię poznać, Święty Duchu. Chcę Ciebie poznać. Chcę być prowadzony przez Ciebie. Przez Ciebie chcę być prowadzony. Koma santo, koma soko, koma santo, koma sera. Inami koma soko, koma santo, koma saka, koma szako, koma so. Szako, koma santo, koma sera. Inami szako, koma so. Szaka, koma saka, koma saka, koma sera. Cudowny Jezus, wywieszam Cię.
cudowny Jezus. Uwielbiam Cię, cudowny Jezus, wywyższam Cię. Jesus.
Przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Diabeł jest pokonany. Grzech nie panuje w twoim życiu. Jeżeli diabeł śmie atakować twoje życie, jeżeli grzech dotyka twojego życia, to w tym Chrystusie, do którego teraz się modlisz, z łaską, jednym aktem wiary, odepnij każdy lęk, każde potępienie, każdą patologię, chciwość, głupotę, bo nadziemskie władze, zwierzchności i moce zostały rozbrojone i wystawione na pokaz. Na pokaz. Diabeł jest bezradny w twoim życiu. Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek obciążenie, to teraz zrzuć to w siebie. Zrzuć wszelki ciężar. Zrzuć to.
odepchnij to w siebie. Nakaż diabłu odejść. Nakaż odejść lękowi. Nakaż odejść stresowi. Nakaż odejść. Bo wespół z Chrystusem zostałeś pogrzebany. Wespół z Nim zbudzony z martwych. Ja tym żyję tyle lat. Wywyższa Cię, Ojcze, nad całym Kościołem. Uwielbiam Cię, Boże. Nad uświęconymi duchami. Wywyższa Cię, Boże. Szaka talara lara ma da seka te lory lory ma sara lara. Czy nasze dzieci od 5 do 12 roku życia możecie podejść tutaj? Czy wszystkie nasze dzieci? Zawołajcie każde dziecko. Chodźcie tutaj. Jest ponad wszystko. Nie.
język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy, we
wyjdź do przodu. Jak czujesz się obciążony, chodź. Wyjdź, chodź do mnie. Ojcze, w imieniu Jezusa, rzucamy ciężary, bądź przez imię Jezus. My proklamujemy to w imię Jezus. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że wszelki ciężar został zdjęty przez Jezusa. W imieniu Jezusa, wszelkie obciążenie z barków ludzi spada teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelkie obciążenie. Ja przeklinam wszelkie obciążenia w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ja jest szuka z umysłu, z emocji, z ciała, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ja to szuka przez imię Jezus, przez imię Jezus. W imieniu Jezusa odchodzi każde obciążenie, każde obciążenie, każde obciążenie, każde obciążenie. Wszelkie obciążenie odchodzi, wszelkie obciążenie odchodzi, swoboda, swoboda, manifest wewnętrznego człowieka, manifest wewnętrznego człowieka, szabarabara, szakarabara, swoboda w duszy, swoboda w ciele, przez imię Jezus. Przez imię Jezus odchodzi wszelkie obciążenie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szaka pelary. Wszelkie obciążenie odchodzi. Przez imię Jezus. Szala pelary.
Gratuluję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję.
życiu mocy powstaje. Jezusa wielbić wszystkich sił. Jego chwałą zabłyśnie. Jego chwałą zabłyśnie. Dla Niego będzie żyć. Pójdziesz, wyszczytujesz się.
Ufajmy w to, jeśli chcemy Bożej obecności, jeśli chcemy, aby ten dom zajaśniał chwałą Bożą, jeśli chcemy, abyśmy byli znani z tego, że z nami jest Bóg, że z nami jest Bóg, jeśli chcemy, aby ludzie mówili, z nimi jest Bóg, to musimy poważnie podejść do tego, co Duch Święty nam objawia. Ja przeklinam wszelką intelektualną wiedzę, wszystko to, co nie przynosi życia. Wywal to, abyś jedno, pracuj nad tym, bez Boże biorę to, to jedno biorę. Ja tak się odpalam, ja tak się odpalam. Thank you.
niej być, po prostu. Potrzebuję, żeby położono na Ciebie ręce, żeby ludzie odłożyli moc do też na Ciebie wyjść. Nie zostawiaj tych rzeczy. Moc Ducha Świętego przyjmuje Twoje ciało. Podejdźcie go. Ewangeliście modlitwę. Kładźcie ręce na Ci, Jezus. Dziękuję.